Związek Minimajka oraz Pauliny Kozłowskiej był z pewnością jednym z najbardziej polaryzujących w ostatnim czasie. Od samego początku Paulina nie miała lekko. W przypadku, gdy znany influencer wchodzi w relacje z osobą z zewnątrz, która nie jest w żaden sposób rozpoznawalna, już wtedy pojawiają się oskarżenia o związek dla sławy i pieniędzy. Jednak w tym przypadku doszedł jeden ważny aspekt. Minimajk jest osobą niskorosłą, co jeszcze bardziej zburzyło plotki odnośnie prawdziwego powodu związku Pauliny z byłym członkiem ekipy. Tak naprawdę odkąd byli oni razem, pod każdym ich wspólnym filmem było wiele komentarzy obrażających Paulinę oraz drwiących z całej relacji. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że każdy ma prawo do bycia w związku i szczęścia i nie powinno się z góry oceniać takich relacji. Mimo wielu uprzedzeń sama para dawała powody widzom do spekulowania, że ich związek nie idzie w dobrym kierunku. Ciężko jest wymienić drugą taką parę na polskim YouTube, między którą było tyle dram. Wszystko zaczęło się od kultowego pytania odnośnie umiejętności łóżkowych partnera w odcinku. Na ile oceniasz umiejętności w łóżku swojego partnera? No i tu się zaczynają schody. No szczerze, mam być 4? Masz być miły. Daję 7. Okej, to ja daję 8,5. Ja daję 7, nie mówiąc Paulince, jest okej, mógł być lepiej, ale czasami... Jestem leniwa. Leniwa, no to jak to nie chcę obrazić. Bo to jest często tak, że jestem bardzo zmęczona i marzę, żeby spać, a Michael nie marzy, żeby spać. A Michael chce buszować. A Michael tam do końca, na upartego, próbuje walczyć, nie poddaje się. I po tej sytuacji wiele osób zaczęło atakować również Minimajka, gdyż pokazał się z naprawdę słabej strony w tej relacji. A Paulina zaplusowała wśród publiczności. Jednak był to tak naprawdę początek ich problemów na odcinkach. Kolejną sytuacją, która dała wiele do myślenia, to prezenty świąteczne, gdzie Minimajk naprawdę fajnie się postarał, a Paulina, krótko mówiąc, narzekała na większość podarunków. Wiesz, że mam ten zestaw w domu? Tak? Mam zestaw w domu z paczki VR. A we mnie wiesz, ile to kosztowało? No właśnie wiem, że na pewno bardzo dużo. Pieniędzy. No. Przepraszam za przykleństwo, ale ja bym pani powiedział, co będą, to trochę kosztowało. Ale ja ci mówiłam o kosmetykach, no, że ja wszystko dostaję. No, to dobra. Było widać, że para się nie dogaduje, a jeszcze dziwniejszym faktem było to, że tego typu film wypuścili do internetu, gdyż mało kto chce publicznie pokazywać słabsze momenty w relacji. Wisienką na torcie było z pewnością wyrzucenie Minimajka z domu i nie trzeba było długo czekać, aby pojawiła się informacja, która mocno wskazuje o zerwaniu tej dwójki. Na story Minimajka pojawiła się informacja, że nic nie trwa wiecznie i tak jak samo story w małym stopniu ukazywało, co się wydarzyło, tak fakt usunięcia większości wspólnych zdjęć mocno nakierunkował domysły, iż Paulina i Minimajk zerwali. Jednak jak przyjrzymy się Instagramowi Minimajka, pozostało kilka ich wspólnych zdjęć. Są to zdjęcia współprac reklamowych, gdzie obowiązuje ich umowa, tak więc nie mają możliwości usunięcia takich zdjęć. Jest to prawdopodobnie kolejne rozejście sporych twórców. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie ma oficjalnej informacji o zerwaniu tej dwójki. A przypomnijmy, że chwilę temu rozstali się Mortalcio oraz Kartoni. Zazwyczaj była para chce jak najszybciej zapomnieć o rozstaniu. Jednak innego zdania jest bliska znajoma Kartoni i Mortalcia, czyli Fusialka. W momencie zerwania tej dwójki było sporo domysłów odnośnie relacji Patryka oraz Kingi i logicznym byłby fakt, że jeżeli jest to nieprawda, to nie powinno się w żaden sposób nawiązywać do tego sztucznego shipa. Informował o tym również wujek Łuki, że nie chce, aby się oni do tego odnosili, żeby nie powielać nieprawdziwych informacji. Ale innego zdania jest Fusialka, która to postanowiła zrobić film wraz z Kingą, że śledzą oni Mortalcia. I sam pomysł na film, mimo że kontrowersyjny, to mógłby się wydawać ciekawy, jednak wybrali oni chyba najgorszy możliwy czas na realizację takiego filmu. Naszym pierwszym miejscem, do którego się udamy, jest jego dom i tam poczekamy na jego wyjazd autobusem. Śledzenie Patryka wraz z Kingą daje kolejne podłoże do snucia wielu teorii o tej dwójce i samo to sobie jest dziwnym ruchem. Ale dziwniejsze jeszcze jest to, że nagrali oni ten film w porozumieniu z wujkiem Łukim, który tak jak przynajmniej się wydaje, chce jak najlepiej dla podopiecznych i starał się, aby ludzie zaprzestali snucia teorii o Patryku oraz Kindze. Jednak można przypuszczać, iż celowo nagrali oni taki film, żeby zdobyć atencję na całej tej sytuacji, co nie trzeba tłumaczyć, że wygląda bardzo źle w kontekście ich znajomości z Patrykiem. Źle również wygląda sytuacja Lil Masti oraz mamy ginekolog. Spora część internetu słyszała o ciąży Lil Masti, gdyż ta nie kryje się z tym i wszędzie udostępnia materiały z tym związane. Ale kontrowersję wywołała jedna sytuacja, a mianowicie to, że mama ginekolog przyjmuje swoje pacjentki bez kolejki, co jest oczywiście złą praktyką, a do samej sytuacji odniosło się nawet samo NFZ, prosząc o wyjaśnienia, cytując: nie ma zgody na przyjmowanie koleżanek i rodziny poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ.
W trybie pilnym żądamy wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, gdzie przyjmuje mama ginekolog. Nie ma lepszych i gorszych pacjentów. I sytuacja ta podzieliła społeczeństwo, gdyż część uważa, że nie ma nic złego w tym, jak ktoś poza godzinami pracy przyjmuje znajomych i rodzinę, skracając tym samym kolejki, a druga część naturalnie się oburzyła ze względu na to, że jest to dzielenie pacjentów na lepszych i gorszych. Lil Masti, będąc u mamy ginekolog, również do całej sytuacji się odniosła. Tak więc skontaktowałam się z nią. Umówiłyśmy się na pierwszą wizytę, na wyznaczony termin. Pamiętam, że wtedy chyba czekałam około tygodnia. Tak więc to nie jest tak, że ja wchodzę sobie, ej, siema, ty, jestem, tak, bez kolejki. Ja zawsze, jak spotykam się z Nikolą, mam wyznaczony termin, przyjeżdżam punktualnie, na wyznaczoną datę, na wyznaczoną godzinę. Oczywiście drama ta nie obeszła się bez udziału Mai Staśko, która również skrytykowała tę sytuację, ale to chyba nic nowego, że Maja Staśko udziela się w każdej dramie związanej z kobiecymi sprawami. Oczywiście Lil Masti odpowiedziała również i na te zarzuty. Zajmowałam decyzję, który szpital wybiorę właśnie do prowadzenia mojej ciąży, do porodu, no to wtedy też płaciliśmy podatek. Zapłaciliśmy wtedy ponad ćwierć miliona złotych, a dokładnie 268 tysięcy złotych podatku, w czym jest kilkadziesiąt tysięcy złotych składki zdrowotnej. Czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych na naszą służbę zdrowia. I jak czytam komentarze, ty Lil Masti influencer, idź se do prywatnego szpitala, a nie się wpychasz do NFZ, no to zaraz, po pierwsze, to ja się nie wpycham, tylko jak każdy inny człowiek zapisuje się na dany termin i po prostu... Jeśli płacę kilkadziesiąt tysięcy złotych, to będę korzystać z naszej służby zdrowia. I Maja Staśko, jeśli ty tak walczysz o równość w naszej służbie zdrowia, to może zawalcz o równe podatki. Walczy również Daniel Magikal, aby powrócić ze streamami. Jakiś czas temu informowałem was o tym, że został on zbanowany na YouTube. Jednak ten zaczął streamować na drugim kanale, gdzie również otrzymał bana. Oczywiście chce on kontynuować swoje streamy i przedstawił on swój plan odnośnie kolejnych transmisji. Brzmi on znajomo? Niestety usunęli nam dwa kanały na YouTubie. Na YouTubie nie mamy żadnego kanału już. I teraz tak, w piątek odpalamy się na kick.com. Kick.com Daniel Magikal. Jak można zauważyć, Daniel idzie w ślady Nitrozyniaka, który również streamuje na tej platformie. Zobaczymy, z jakim efektem w postaci liczby widzów się to uda. Platforma Kick staje się powoli taką alternatywną opcją, jeśli ktoś ma bana na YouTube oraz na Twitchu. Miejmy nadzieję, że to my nie będziemy musieli szukać alternatyw dla Buddy. Ten w teaserze odcinka Twoje 5 minut, gdzie jest gościem, opowiedział o tym, że myślał o zakończeniu swojej kariery na YouTube. Jest to na pewno jeden z bardziej cenionych twórców na polskim YouTube, gdyż bardzo przykłada się do swoich materiałów, ale jest to tylko człowiek, który ma i gorsze chwile, o których to po raz pierwszy wspomniał w programie Freeza. Bałeś się na przykład tego, że po prostu nie dasz rady w pewnym momencie ogarnąć tego wszystkiego i że będziesz musiał zrezygnować właśnie z tej pracy samemu? Trafiłaś w punkt, bo teraz się tak powoli zaczyna dziać. To jest taki temat, którego jeszcze nigdzie nie poruszałem. I moment, w którym co tydzień, od lat, moi widzowie dostają po 14.00 film i to się nie zmienia w żaden sposób. I co tydzień nikt mnie nie zastąpi. Staje się takim czymś, co mocno wjeżdża na banie. Parę dni temu już byłem w takim momencie, że zastanawiałem się, czy nie p***ąć tym, nie? Majątek gdzieś tam zebrany na samochodach, nieruchomościach, inwestycjach i tak dalej jest taki, że dziś mógłbym przestać robić filmy i do końca życia nic nie robić. Parę dni temu złapałem się na tym, czy nie wziąć, nie sprzedać wszystkich samochodów, nie wziąć łącznie 15 milionów złotych i nie wyjechać do Stanów, nie? Na stałe i skończyć tematu filmu. Bo właśnie zaczęło mi to wjeżdżać na bank. Miejmy nadzieję, że Budda nie skończy swojej kariery, gdyż dowozi on jeden z lepszych kontentów w Polsce i może znajdzie złoty środek na to, aby się odciążyć trochę w tworzeniu filmów i ogarniania wszystkiego samodzielnie.